Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano, a w tym nagraniu omówimy sobie zawartość mojej książki, która nosi tytuł Człowiek w poszukiwaniu siebie. Jest to książka, którą wydałem niedawno i pomyślałem, że fajnie byłoby nagrać materiał, w którym omówię zawartość tej książki. Materiał ten ma na celu zmotywować osoby, które już kupiły książkę, do tego, żeby ją czytały i pracowały nad sobą, oraz zachęcić te osoby, które się jeszcze wahają, do tego, aby ją kupiły. Zapraszam. Książka jest stworzona w taki sposób, abyś mógł wybrać coś dla siebie, niezależnie od tego, w jakim momencie swojego życia jesteś. Jeżeli chcesz przerabiać każdy materiał po kolei, na początku znajdziesz spis treści i możesz iść po prostu po kolei każdy temat, tak jak idzie spis treści. Natomiast z tego co zauważyłem, wiele osób ma problem z tym, żeby każdy temat czytać na bieżąco i w pewnym momencie utykają na czymś, co po prostu. Stanowi dla nich pewnego rodzaju przeszkodę, barierę, może po prostu są znudzone nad danym tematem, no i wtedy porzucają czytania. I to nie tyczy się tylko mojej książki, to w ogóle tyczy się czytania samego w sobie. Dlatego pomyślałem, że fajnym instruktażem byłoby to, aby troszeczkę podbudować e, motywację, tak? Gdybym podszedł do tego bardziej instruktażowo, i pokazał, jak możecie pracować ze sobą troszeczkę inaczej. Jeżeli Zaczniemy sobie tutaj od samego początku. Mamy wstęp, rozdział pierwszy, kim jestem, ćwiczenie kontemplacja, świadomość, medytacja. Tu ćwiczenie Trzy Światy, ćwiczenie Puszczania Samych Świadomości, Potęga Samoobserwacji, itd., itd. Pierwszy ten rozdział y, ma na celu wyłożyć takie fu fundamenty rozwoju świadomości, pokazać czym jest świadomość, czym jest ego, czym są mechanizmy obronne i zbudować taką bardzo silną strukturę intelektualną, takie podłoże pod to. Jak działa umysł? Czym jest ego? Co my w ogóle tutaj będziemy robić? Czym jest świadomość? Czym jest oświecenie? I ma na celu też zmotywować ciebie do tego, żebyś zaczął kontemplować i zaczął medytować oraz abyś zaczął prowadzić dziennik. Jest to mega ważne, ponieważ cała ta wiedza, którą będziesz przyswajał, ona będzie gdzieś z tyłu głowy cały czas pracować w twojej podświadomości i trzeba ją zintegrować ze swoim życiem codziennym. Trzeba ją zintegrować z tym, co ty już wiesz. Oraz trzeba ją troszeczkę umocnić w przekonaniach, tak żebyś po prostu zaczął pracować nad sobą tak troszeczkę głębiej. Nie? nie, że tylko czytasz sobie powierzchowne tematy i one gdzieś tam sobie fruwają w twojej głowie, ale żebyś po prostu siadł sobie samemu ze sobą i żeby to wsiąkło troszeczkę głębiej. Te tematy są dość mocno intelektualne, szczególnie jeżeli y, trafisz na temat mechanizmów obronnych. Mechanizmów obronnych tutaj. Jest bardzo sporo, i ja starałem się wyjaśnić i omówić wszystkie mechanizmy, szczególnie te najważniejsze. Wszystkie i te najważniejsze to tak, jakbym nie omówił wszystkich, tylko te najważniejsze. E, tak, są tutaj, moim zdaniem, najważniejsze mechanizmy z mojego punktu widzenia. Ich jest bardzo dużo, w zależności od tego, na którą szkołę psychologiczną, psychoterapeutyczną traficie, tak? Koncepcja mechanizmów obronnych jest zaczerpnięta od szkoły freudowskiej, a tam było też wiele różnych odłamów tej psychologii, ona była też e, jakby usprawniana, ulepszana, ale to, co jest tutaj charakterystyczne, to jest to, że warto jest je poznać, ponieważ one dają mi taki fundament intelektualny pod to, jak rozumieć swoją własną psychikę, i jeżeli będziesz medytował i zaczniesz doświadczać fajnych stanów świadomości, to żebyś się nie odkleił. Tak? Mechanizmy obronne świadomość mechanizmów obronnych i pracowanie na tym pomaga się tak bardzo nie odklejać. I to jest bardzo fajny, właśnie fundament, bo wiele osób pomija ten temat. Wchodzą z grubej rury w duchowość i po jakimś czasie czują się po prostu. Odklejeni, tak? Albo porzucają duchowość z jakichś powodów, albo gdzieś tam wpadają w jakieś duchowe teorie, czy przekonania, czy teorie spiskowe i nie rozwijają się. A tutaj warto jest y, mieć cały czas to na uwadze, że to, co my tutaj robimy, moja książka jest poświęcona głównie rozwojowi. To jest rozwój, tak? Tu jest filozofia, tu jest duchowość, ale to jest rozwój. To jest książka rozwojowa. To jest książka, która ma na celu Cię rozwinąć, y, sprawić, że będziesz lepszym człowiekiem mądrzejszym, bardziej świadomym siebie, bardziej emocjonalnie inteligentnym, jak zwał, tak zwał, po prostu będziesz lepszym człowiekiem. To jest mój cel, to jest moja intencja. I ta książka to jest takie no, narzędzie pracy z umysłem, trochę jak młotek i dłuto. Nie? I jakby warto jest mieć na uwadze to, że to jest narzędzie. Narzędzie nie zrobi roboty za ciebie. Ty masz wziąć to narzędzie i ty masz go użyć. Ty masz użyć tego narzędzia do pracy nad sobą. Czyli Przeczytanie tej książki to jest tak naprawdę jakby połowa sukcesu. Nie? Tak uważam, bo nawet jeżeli nie zrobisz wszystkich ćwiczeń, czy w ogóle nic nie zrobisz, to gdzieś te przekonania się pozmieniają i tak, i ta wiedza gdzieś się utrwali w Twojej głowie w podświadomości, ale jeżeli chcesz wyciągnąć tego więcej, no to musisz troszeczkę też podziałać i popracować. Dlatego w książce mamy też ćwiczenia. Każdy rozdział ma swoje własne ćwiczenia. W pierwszym rozdziale mamy kontemplację, później mamy medytację, mamy poszerzanie samoświadomości, uważność w chwili obecnej oraz self-inquiry. Dalej są też inne ćwiczenia, zaraz do tego wrócę. Ale to, co jest ważne, to jest to, żebyś nie pomijał ćwiczeń w miarę możliwości. Jeżeli chcesz czytać książkę, to sobie czytaj. Jeżeli w danym momencie nie masz ochoty robić danego ćwiczenia, to go nie rób, ale kiedyś sobie po prostu do niego wróć. I teraz, jeżeli. Zaczniesz czytać tą książkę i, ut i utkniesz na mechanizmach obronnych. Yy, mówię o tym dlatego, bo tych mechanizmów ja mówiłem bardzo dużo i ta teoria jest dość intelektualna i może się tak zależy, że ktoś po prostu na nich utknie. To yy, jeżeli po prostu poczujesz, tak, że jest tego za dużo, to pomiń temat mechanizmów obronnych i czytaj po prostu dalej. Dalej są tematy, które są bardziej związane z z rozwojem osobowości, z rozwojem umysłu oraz z rozwojem ego w taki sposób, aby popracować trochę nad tymi tematami, które gdzieś cały czas pomijamy w życiu, które są jakby ale, ale pomijane, ale bardzo ważne. I to są takie tematy, jak na przykład epistemologia naszych przekonań, jak pracować z przekonaniami, jak pracować z umysłem. Tak, mamy rozdział drugi, to jest taki Bardziej już emocjonalnie wiążący, tam opowiadam trochę o swojej historii, trochę tak, żeby zaciekawić odbiorcę, żeby go wciągnąć trochę w historię i zainspirować do pracy na sobą, bo omawiam tutaj to, dlaczego na przykład ja zacząłem się rozwijać. No i dalej mamy rozdział trzeci, i to jest właśnie ta epistemologia przekonań. Mamy ćwiczenie, tak? Zrozumienie zrozumienia, takie masło maślane, ale to jest bardzo ważne, bo. Nie zastanawiam się na co dzień na temat tego, jak formułujemy założenia, myśli i przekonania. A to jest taka podstawa moim zdaniem. Dalej mamy też prowadzenie dziennika, tak? Temat akceptacji bezwarunkowej miłości, mamy temat poczucia wartości, co jest moim zdaniem bardzo ważne. To jest właśnie jeden z takich tematów, który pomijamy. E, poczucie wartości powinniśmy zbudować w dzieciństwie, tak? Rodzice powinni, powinni nam pomóc szkoła społeczeństwo, ale nie zawsze tak jest. Dzieciństwo nie, nie mamy idealne, tak? Nie mamy idealnego dzieciństwa. I mamy szeregi braków i, i jakby różnych problemów, które później ciągną się za nami przez całe życie, bo po prostu tego nie przepracowaliśmy, tak? Yy, nie przepracowaliśmy traum, yy, nie, nie robiliśmy pracy z podświadomością, więc tak ciągnie latami, nie? Dlatego yy, po tym takim wstępie, po, po, po tych wszystkich fundamentach psychologicznych zaczynamy sobie taką pracę właśnie, mógłbym powiedzieć, od początku. Czyli podświadomość, przekonania, Myśli, akceptacja siebie, zrozumienie miłości do siebie to jest bardzo obszerny temat. Ja poświęciłem bardzo dużo czasu na to, żeby wyłożyć to, czym jest bezwarunkowa miłość i na czym polega miłość do siebie, jakie są różne rodzaje miłości, tak? że ma, możemy kochać siebie, możemy kochać innych, ale jest też ta miłość transcendentalna, tak? ta przekraczająca ego. I ja dokładnie wyjaśniłem, czym się różnią te rodzaje miłości tak, do siebie i jak można nad nimi pracować. Poruszyłem też temat osobowości od strony wpływu społecznego, co jest też moim zdaniem bardzo ważne. Kolejna część dotyczy tematu szczerości i jakby budowania za zaufania do siebie, takie. Wchodzenie troszeczkę głębiej, przedzieranie się przez umysł, przez maskę ego, przez to, co jest społecznie zbudowane oraz praca z cieniem, czyli wchodzimy troszeczkę głębiej, tak? ściągamy maski, wchodzimy głębiej, uczymy się być autentyczni. Pracujemy z intymnością, z komunikacją, ze świadomością komunikacji z innymi ludźmi, ze świadomością relacji z innymi ludźmi i uczymy też się synchronizacji z doświadczeniem. To jest takie zjawisko, które występuje wtedy, gdy praktykujemy uważność, żyjemy tu i teraz, i przypomina to po prostu stan flow, gdy jesteśmy zjednani w danej chwili i czujemy po prostu taką trzeźmą obecność, że nie mamy w głowie wątpliwości mętliku, ty, ty, tylko po prostu przekraczamy siebie, jesteśmy tu i teraz. I to jest taki fajny stan, bo wtedy łatwiej jest podejmować działania. Jesteśmy po prostu bardziej skuteczni i nie przytłacza nas tak y, bardzo ego. I tutaj zaczynamy wchodzić już na tematy bardzo hardkorowej duchowości, czyli stanów niedualnych. Kolejny rozdział to jest rozdział y, szósty. Y, to jest rozdział dla fascynatów duchowości. Jeżeli lubisz po prostu inne stany świadomości, interesuje Cię ten temat, przekraczanie umysłu, stany niedualne, stany flow, y temat psychodelików, in integracji, y stanów y takich no, psychodelicznych, tak, y związanych z tripami, y temat energii Kundalini, bardzo obszernie wytłumaczyłem Kundalini. Jest to jeden z najlepszych rozdziałów, z których jestem najbardziej dumny. Poświęciłem mu naprawdę bardzo dużo czasu i myślę, że wyjaśniłem wszystko, co najważniejsze. Dalej mamy na przykład temat ciemnej nocy, yy, integrowanie dualizmu, czyli tej takiej strony duchowej i strony materialnej oraz tego wewnętrznego yy, poczucia sprzeczności między dobrem a złem, tak? czyli tym, że Mamy w życiu przyjemność i ból, i czujemy się po prostu przytłoczeni życiem, tak? I jakby nie rozumiemy tego, jaką rolę odgrywamy w tym życiu. I to jest takie fajne, bardzo filozoficzne z mojej strony podejście, które jest też poparte fajnymi ćwiczeniami, żeby to zrozumieć i też dojść do swoich własnych wniosków, bo ja w tych ćwiczeniach. Nie nakładam jakby odpowiedzi z góry, nikomu nic yy, tak staram się nie sugerować, <laughs> tylko staram się zainspirować do tego, żeby każdy wyciągnął sobie swoje własne wnioski, żeby poeksplorował swoje przekonania i żeby utrwalił tą wiedzę w swoim życiu. Dalej mamy rozdział siódmy, który jest taki mega hardkorowy rozdział. To jest taki rozdział bardzo duchowy, mógłbym powiedzieć bardzo głęboki, bo poruszam temat śmierci, poruszam temat yy, nihilizmu, yy, Poruszam temat filozoficzny dotyczący wolności, debatowania z innymi ludźmi. Wyjaśniam też temat zbiegów okoliczności na tyle, na ile potrafię. Uważam, że nikt z nas nie jest w stanie wiedzieć wszystkiego, więc po prostu poruszając się po tej sferze intelektualnej, tak jak tylko dobrze byłem w stanie to wyjaśnić, tak jakby postarałem się to wyjaśnić. I oczywiście tutaj mam też ćwiczenia do wykonania. Tutaj w tym wypadku jest ćwiczenie. Świadomość egzystencji i nieegzystencji, bardzo fajne ćwiczenie, naprawdę bardzo dużo e, intelektualnego wysiłku włożyłem w to, żeby je stworzyć oraz stworzenie listy zasad. E, ćwiczenie, które ma na celu zakotwiczyć nas w życiu materialnym i zbudować poczucie bezpieczeństwa, poczucie granic e, w tej, tej, tej rzeczywistości materialnej. Dalej mamy rozdział ósmy. Rozdział ósmy jest, e, mógłbym powiedzieć, bardzo inżynieryjno-techniczne z tego względu, że poruszam tutaj um, założenia, jakby tematy, koncepcje, które zaczerpnąłem sam um, ze swoich studiów, ale też um, z tego, jak um, fascynowałem się kiedyś myśleniem systemowym. To jest gruby temat. Dużo można byłoby wyjaśniać generalnie na temat myślenia systemowego. Um, można tworzyć kursy i szkolenia i w ogóle pisać książki i to jest to, co ludzie robią i naprawdę jest to tak gruby temat, ale starałem się tutaj chociaż pokrótce wyjaśnić, bo myślę, że jest ważny, fajnie integruje duchowość w życiu codziennym. Mamy tematy intencji, tematy pracy z uzależnieniami oraz zachowaniami. Sam jestem ogromnym fascynatem, pasjonatem psychologii behawioralnej. Uważam, że to jest Jeden z najlepszych nurtów psychologicznych, gdyż jest nastawiony na zmianę zachowań, które dają największe efekty w życiu. Uważam, że bardzo dużo czasu można jakby poświęcić temu, aby pracować z traumami, pracować z podświadomością, ale w większości ludzie oczekują jakiegoś efektu pracy z umysłem efektu jakby zmian, nie? I te efekty najlepiej widać, gdy zmieniają się nasze zachowania, dlatego Praca z zachowaniami jest też y, bardzo ważna. Tutaj kilka ćwiczeń na to, żeby pracować po prostu ze swoimi nawykami. E, świadomość intencji, tabela uzależnień oraz pięć pytań racjonalnej terapii zachowań. To są też fajne ćwiczenia do tego, żeby popracować po prostu ze swoimi nawykami i żeby utrwalić tą wiedzę duchową w życiu e, codziennym. Dalej mamy pracę z kreatywnością oraz wizualizacją swojej przyszłości. Mam trochę ćwiczeń związanych z celami. Oraz z systemowym zarządzaniem celami, jest flow, wchodzenie w stan flow. To są takie ćwiczenia, które mają na celu poprawić ogólne samopoczucie, ale też skuteczność w życiu. Mają na celu pomóc w ukierunkowaniu się w życiu, odnaleźć swoją życiową ścieżkę, pasję, misję, wcale coś większego, coś, co pozwoli ci się zmotywować, tak żebyś, yy, jakby pracując nad sobą, miał to poczucie kierunku że oprócz tego, że rozwijasz się duchowo, zmieniasz zachowania, nawyki, pracujesz pod świadomością, żebyś wiedział, do czego ty chcesz to wykorzystać, żebyś miał jakiś wyższy cel w życiu, żebyś mógł realizować siebie w życiu. Dalej mamy postawę wojownika, to też jest część tego tematu. Równowaga i minimalizm to takie podejście filozoficzne do duchowości, które ma na celu pomóc w zdefiniowaniu tego, jakie są twoje potrzeby, żebyś odpuścił Rzeczy, których nie potrzebujesz, które wcale nie sprawiają, że czujesz się szczęśliwy i żebyś skupił się bardziej na tym, co masz. Mamy koło życia, bardzo ważne, bardzo potężne ćwiczenie coachingowe, które ma na celu zbadać poziom Twojego ogólnego zadowolenia z życia i żebyś mógł zaadresować rzeczy, które chciałbyś poprawić, oraz abyś mógł zdefiniować to, co w Twoim życiu działa i jest skuteczne, i żebyś mógł to utrwalić. Ćwiczenie, utrzymanie równowagi i balansu i intencjonalny minimalizm mają na celu zintegrować duchowość w życiu codziennym, żeby to nie wyglądało tak, że masz samą duchową teorię i gdzieś tam medytujesz, ale to nie ma wpływu na twoje życie. Tutaj właśnie chodzi o to, żeby to miało wpływ na twoje życie i żebyś był w stanie pielęgnować dobre nawyki duchowe w życiu codziennym, żebyś mógł pielęgnować dobre nawyki rozwojowe w życiu codziennym i żebyś. Zbudował sobie takie życie po prostu, żeby ci było dobrze. Tak, ostatnie rozdziały. Rozdział 9 to jest takie bardzo filozoficzne podsumowanie. Nie chcę spoilerować, bo to też są bardzo fajne rozdziały. To są takie, takie smaczki, takie rzeczy, które wrzuciłem na sam koniec i miałem takie poczucie takiej wewnętrznej ulgi, takiej satysfakcji, że zrobiłem po prostu dobrą robotę i chciałem. Podsumować całą pracę, i chciałem też wytyczyć pewien kierunek ogólnego rozwoju świadomości wśród ludzi. To są takie bardzo kolektywne przemyślenia z mojej strony. Epilog zawiera w sobie wszystkie takie jakby przemyślenia, które gdzieś biegały mi po głowie w trakcie pisania tej pracy, i też takie podsumowanie mojej ścieżki. Już tak nie dotyczy. Nie jest to tak związane z tym kolektywem, o którym mówiłem wcześniej, tylko raczej takie podsumowanie mojej ścieżki, ale też tak chciałem filozoficznie podkreślić to, jak wygląda umysł oświecony i no jak to się fajnie po prostu składa. Na samym końcu jest bibliografia i przypisy, które, choć mogą się wydawać takie prozaiczne i niepotrzebne, to jednak mają dużą wartość, bo ja bardzo dużo wysiłku i pracy włożyłem w to, żeby stworzyć porządne przypisy. I wszystkie zagadnienia, które są trudne, ja je po prostu tutaj wyjaśniłem. I wrzuciłem je na sam koniec, żeby po prostu łatwiej było je potem sobie przejrzeć. Są też wśród przepisów yy, odniesienia do książek, którymi się inspirowałem. Także można sobie te książki przejrzeć i zobaczyć, jak one wyglądały. I można się też w ten sposób zainspirować. Oraz mamy też bibliografię. O, bibliografia, czyli spis książek, które przeczytałem, które wywarły na mnie największy wpływ i uważam, że przeczytanie ich wszystkich może totalnie zmienić nasze życie. To są pozycje na przykład Abrahama Mazlowa, Alana Watsa. a jest tego całkiem sporo. Um, tak, Karl Jung, Erich Fromm, Eckhart Tolle, Paulo Coelho, nawet Ken Wilber i wiele, wiele, wiele innych fajnych pozycji. Jeszcze tak sobie przejrzę zawartość i zobaczę, czy czegoś nie pominąłem. Mam ilustrację z kundalini. Naprawdę, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem kundalini, to znajdzie tutaj naprawdę mega wartościowych rzeczy. I tak, tak jak powiedziałem, książkę można czytać na dwa sposoby: albo czytasz od deski do deski, albo po prostu to, co Cię ci interesuje. Jeżeli nie masz cierpliwości, przeskakuj od razu tam, gdzie Cię to interesuje. To, co ja polecam, to. Postan postanowić po prostu, że przerobisz całą książkę. Jeżeli już ją kupijesz, po prostu postanów, że ją przerobisz całą. Poświęć sobie na to nawet rok czasu i w trakcie przerabiania tej książki, zbuduj w sobie dwa nawyki. Nawyk medytacji oraz nawyk prowadzenia dziennika. I przez ten rok czasu, w trakcie jak gdzieś czytał tą książkę i będziesz przerabiał poszczególne ćwiczenia, odnotowuj, jak zmienia się Twoje życie, jak zmieniają się Twoje przemyślenia, jak po prostu funkcjonujesz na co dzień i coś takiego. Poprawia. I stara się wdrażać y, w swoje życie y, nowe nawyki, nowe przemyślenia, nowe sposoby funkcjonowania. Y, stara się po prostu wykorzystać to jako inspirację do tego, żeby mieć lepsze życie, bo ja z taką intencją do tego wyszedłem. Są to zresztą ćwiczenia i te tematy, tak, które proszę w tej książce, to są. Te, to są Narzędzia, którymi ja się na co dzień też posługuję, gdy pracuję nad sobą. Raz na trzy miesiące robię sobie sesję coachingową, um, korzystam z ćwiczenia koła życia, sprawdzam jak wygląda poziom satysfakcji z mojego życia, sprawdzam to, co mógłbym poprawić, ciągle wyznaczam nowe cele, ustalam strategię na te cele. Um, oczywiście, gdy czuję, że jest tego za dużo i po prostu. Nie, nie potrzebuję tak stricte mieć poukładanego życia, no to wtedy odpuszczam i żyję bardziej na flow, na spontanie i tak staram się po prostu tym zarządzać i żonglować, żeby mieć fajne samopoczucie, nie? Bo to jest tak, że można użyć tej duchowości, żeby nauczyć się żyć tu i teraz, ale można też użyć umysłu i sobie coś zaplanować i fajnie się realizować, żeby po prostu żyć, fajnie funkcjonować, być szczęśliwym i zarażać tym szczęściem, Innych ludzi, człowiek w poszukiwaniu siebie. Tak, a czy ty, człowieku, odnalazłeś już siebie? Ja mam na imię Damiano. Dzięki wam serdecznie za poświęcony czas i uwagę. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego nagrania coś dla siebie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie na dole w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania i wątpliwości. Um, tak o, oprócz książki, jeżeli ktoś chciałby przepracować jakiś temat dogłębniej. Chciałby, żeby poświe... że... Chciałbyś, żebym poświęcił Ci więcej czasu. Zapraszam na konsultacje. I co? Widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo. Buźka.